jest ta sama. Socjaliści nie uznają prawa człowieka do decydowania o swoim losie. I dlatego, czy to będzie Stalin, czy Kwaśniewski, ja socjalistów nienawidzę. Bo odbierają moją wolność decydowania się o mnie, o moich dzieciach i tak dalej. Otóż również decydują o programie szkolnym. Już teraz moje córki są szczęśliwie dorosłe, mają dzieci. Ale jak były nawet trochę młodsze od was, w wieku takim gimnazjalnym jeszcze, na nic gimnazjalnego, licealnego, mówiły: tata, ja się nie chcę uczyć matematyki. Ja tak sobie myślę, właśnie po cholerę matematykę, jak oni się nie chcą uczyć. No po co? Dodawać umieją. Nasz wielki pisarz Henryk Sienkiewicz mówił, że lewica od prawicy dzieli wszystko, również stosunek do arytmetyki. Prawica uwielbia dodawać i mnożyć, a lewica uwielbia odejmować i dzielić po równo. Otóż moje córki umieją dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić. Do potęgi od biedy podnosiłem pierwiastek. Tak. Układ dwugrunek, dwie magnetyzmy też od biedy rozwiążą. Wykres funkcji od biedy narysują i nic więcej w życiu nie będzie im potrzebne, jeżeli nie będą chodziły na jakieś zadanie matematyczne. To po cholerę mają się jeść jeszcze 4 lata i uczyć się matematyki. Zrobiłem sobie kiedyś eksperyment i pytałem 20 dziewcząt, które sobie dobrałem, na oko widać, kto kończył liceum, mówię, to są osoby nienormalne, łapałem 20 dziewcząt na ulicy i pytałem się, co to jest logarytm. Żadna nie wiedziała. Dwa lata po ukończeniu szkoły. Wy też 2 lata po ukończeniu szkoły szczęśliwie zapomnijcie. Otóż jest to marnowanie czasu. Potworne marnowanie czasu, gdzie siedzi się i uczy się rzeczy, które się w życiu kompletnie na nic nie przydadzą. No i co więcej, nie pasują do, tak powiem, umysłu ludzkiego. Otóż to jest jeszcze jeden z dogmatów demokracji, który was się uczy. Na przykład uczy się was czegoś zupełnie nonsensownego. Na przykład o równości płci. Otóż jak będziecie trochę starsi, to się dowiecie, że między mężczyznami a kobietami istnieją pewne drobne różnice. I one są nawet dość przyjemnymi różnicami. I z tego wynikają pewne zasadnicze konsekwencje. Prawda? Dotyczy również nauki szkolnej. Jedną z nieszczęść naszych czasów jest koedukacja. Dziewczynki i chłopcy uczą się inaczej. Uczą się inaczej, inaczej odbierają świat. I jak się uczy w taką szkole pośredniej dla obu płci, to ani chłopcy, ani dziewczyny nie uczą się dobrze. Po prostu uczą się, a dziewczyny mają znacznie lepszą pamięć. Znacznie lepszą pamięć. Dlatego sekretarkami są sobie kobiety. Mają świetną pamięć. No, mężczyźni na przykład mają znacznie większe zdolności abstrakcyjnego myślenia. Jeżeli sobie weźmiecie ilość patentów, dodałem sobie kiedyś trud, zadzwoniłem do urzędu patentowego i poprosiłem, żeby mi przysłali 10 tysięcy ostatnich wynalazków. Tak jak leci, komputerem to jest. Przysłali mi. Odrzuciłem z tego wszystkie zbiorowe. Komputerowo zrobiłem to 2 minuty czy 3. I zostało mi tam 1200 czy coś takiego. Zostawiłem sobie 1000 drobnego rachunku, ostatnie nie były. Zgadnijcie, jaki procent tych wynalazków są dokonane przez kobiety? Mniej więcej. 20. Ile? Nie słyszałem. 5. Kto da mniej? 0,2. Mniej. 1,5%. Podejrzewam, że to po prostu jak człowiek napłodzi dużo patentów i ma obciążenia podatkowe, to na żonę czy kochankę czy ciotkę zarejestruje tam sobie. Kobiety w ogóle nie zajmują się myśleniem trudu. Kobiety są to znacznie lepsze. W wielu innych dziedzinach. Kto będzie siedział przy dziecku chorym całą noc? Bo tylko kobieta to zrobi. A co jest ważniejsze? A co jest ważniejsze dla ludzkości? A co jest ważniejsze dla ludzkości? Będzie sobie jasne, bo żyjemy w świecie, gdzie dominują mężczyźni. Dominują mężczyźni i pogardzają, i w wyniku tego trwa pogarda dla czynności kobiecych. Uważa się, że zrobienie dobrego obiadu to jest tam. Natomiast tam siedzenie przy komputerze to jest niesłychanie ważna czynność. A kto tak powiedział? Umysł dziecka ma znacznie więcej komórek, niż mają dzisiejsze komputery. Co więcej,
Jeżeli ja powiem dziecku, czasami wystarczy powiedzieć jedno złe słowo i umysł dziecka jest zepsuty do końca życia. Będzie miał być zadrew, mówisz. A komputer, zrobię błąd, Ctrl-Z i spokój, nie? Napiszę zły program, kasuję linijkę programu, prawda? Rozwalę klawiaturę, bo się wścieknę, walnę w nią pięścią, kupuję sobie nową klawiaturę za 20 zł, nie ma sprawy. Nie ma sprawy. Otóż opieka nad dziećmi jest znacznie ważniejsza niż programowanie komputerów. Natomiast dzisiaj uważa się, że odwrotnie, tylko programowanie komputerów. A zasada taka, że kiedyś poturna kobieta zbuntowała się, powiedziała, nikt nie będzie mi nic dyktował, poszła do pracy i została maszynistą. Otóż tak właśnie wygląda dzisiaj emancypacja kobiet. Was się wolno uczy, jak gnębione są kobiety w krajach arabskich. No, byłem w Arabii Saudyjskiej. I rozmawiam z Arabką, jestem w domu u Araba. Ja mam tam trzy żony, nawiasem mówiąc, jedną z nich była profesor pediatry, że bardzo Szwajcarka. Otóż i one mówią tak. Myśleli tu jedna Europejka. Taka wstaje tam o 6 rano, leci po bułeczki, robi śniadanie dla męża, dzieci, potem dziecko do żłobka, przedszkola, tam szkoły wyprawia, potem leci do roboty, 8 godzin w pracy, potem leci robić zakupy, potem robi obiad dla męża, dzieci, koszmar. A u nas ta żona, która dzisiaj jest mężem, prawda, zajmuje się dziećmi, pozostałe dwie do psiapsiówki, prawda, do kosmetyczki, pozna dietki robić, prawda, drugiego dnia tamta, trzeciego. Prawda? W ogóle mowy nie ma, że mąż sprawdzał się, gdzie żona idzie, to jest niedopuszczalne. Arab by twarz stracił, gdyby ją kontrolował. W ogóle jest, no absolutnie się litują nad tymi biednymi ludźmi. Pomysł, żeby kobieta pracowała. Się w ogóle poza domem, czy się w głowie arabce nie mieści. Teraz pytanie, gdzie jest lepiej kobietą? Tam czy tutaj? Was się tresuje, że kobieta powinna pracować poza domem. Jest to tresura, trzeba było ogromnej roboty, żeby wymówić kobiety, że praca na dwóch etatach jest lepsza niż praca na jednym etacie. Jest nieprawdopodobna tresura, którą przechodzicie w telewizji, w radzie, być może w szkole, nie wiem. No. Otóż to jest jedna z rzeczy, których się uczy, są absolutnie niezrozumiałe dla człowieka, który nie przeszedł prania mózgu w dzisiejszej szkole demokratycznej. No, myśl, że demokracja jest dobrym ustrojem, że ustrój, w którym dwóch medali z podbudki z piwem ma dwa głosy, a profesor uniwersytetu ma jeden głos, jest po prostu absurdalny. Siły przybywało, by złodziei ubywało, dzieci